Dzień dobry, nazywam się Rafał Ruminiak. W firmie Pneumat System zajmuję się zaborami bezpieczeństwa oraz działem przygotowania sprężonego powietrza. I w dzisiejszym filmie opowiemy sobie krótko o zaborach bezpieczeństwa, ich zastosowaniach, typach oraz budowie. To może na początek krótka definicja, czym jest zabór bezpieczeństwa. Zabór bezpieczeństwa jest to element wykorzystywany w instalacjach cieczy, jak i gazów w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ciśnienia. Zabór bezpieczeństwa otwiera się w momencie przekroczenia ciśnienia nastawy, zwanego też ciśnieniem początku otwarcia, i odprowadza nadmiar czynnika bezpośrednio do atmosfery lub poprzez kruciec wylotowy do jakiegoś odbiornika. W zależności od stosowanego w instalacji czynnika wyróżnić możemy zawory bezpieczeństwa proste do powietrza, zawory bezpieczeństwa kątowe do innych typów gazów, na przykład pary, azotu, zawory bezpieczeństwa kątowe do wody lub innych typów cieczy oraz zawory bezpieczeństwa do aplikacji kryogenicznych wymagających odporności na bardzo niskie temperatury. Innym typem zaworu o podobnej budowie i działaniu jak zawór bezpieczeństwa jest zawór upustowy. Nie jest to jednak zawór bezpieczeństwa ze względu na możliwość regulacji ciśnienia otwarcia samodzielnie przez użytkownika. Zawory upustowe są przystosowane do częstszego otwierania się. Otwarcie to następuje wolniej niż w przypadku zaworu bezpieczeństwa, które to pełne otwarcie powinno osiągać już 10% powyżej ciśnienia nastawy. Ze względu na te różnice, zawór upustowy w rozumieniu dyrektywy PET oraz przepisów UDT nie stanowi zabezpieczenia instalacji. W zależności od wykonań materiałowych wyróżnić możemy zawory bezpieczeństwa z mosiądzu, zawory bezpieczeństwa z brązu, zawory bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, z żeliwa, ze stali czarnej, jak również różnego typu tworzyw, na przykład polipropylenu. Analizując budowę zaworu bezpieczeństwa, zwrócić uwagę należy przede wszystkim na korpus zaworu, który posiada przyłącze wlotowe i wylotowe lub w przypadku zaworów prostych do powietrza przyłącze wlotowe. W przypadku tego zaworu wyrzut ciśnienia odbywa się poprzez te otwory w korpusie. Przyłącza w korpusie mogą być w formie gwintowanej lub kołnierzowej. Kolejnym istotnym elementem jest pokrywa zaworu, w której znajduje się sprężyna oraz opcjonalne urządzenie do wymuszenia otwarcia zaworu pod ciśnieniem, np. mechanizm typu twist type lub dźwignia. Sprężyna połączona jest poprzez szczpień z grzybem zaworu. Grzyb zaworu jest elementem, który odcina medium znajdujące się pod ciśnieniem na wejściu od niższej wartości ciśnienia wylotowego. Obok grzyba i sprężyny występuje także inny ruchomy element, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli czpień. Naprężona sprężyna zaworu bezpieczeństwa zlokalizowana w pokrywie przenosi siłę poprzez czpień na grzyb zaworu. Właściwe działanie zaworu bezpieczeństwa można uzyskać jedynie dzięki właściwemu doborowi wielkości. Oznacza to, że przepustowość zaworów sprężynowych nie może być mniejsza od maksymalnej wydajności sprzętu generującego ciśnienie w instalacji. W przypadku czynników gazowych należy pamiętać także o zachowaniu odpowiedniego zapasu w stosunku do maksymalnej wydajności. Z drugiej strony, znacznie przewymiarowany zawór bezpieczeństwa może nigdy się w pełni nie otworzyć, a jego częściowe otwarcia mogą doprowadzić do szybszego zużycia i nieszczelności. Wydajność zależna jest zwykle od maszyn i urządzeń wytwarzających ciśnienie w instalacji, choć może być również wynikiem reakcji chemicznych lub zmian temperaturowych. Oprócz maksymalnej wydajności podczas doboru należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników, takich jak lepkość i gęstość medium, maksymalną, minimalną oraz roboczą temperaturę, temperaturę otoczenia i inne czynniki atmosferyczne, agresywność chemiczną medium wobec materiałów zastosowanych w zaworze, palność lub wybuchowość medium, strefę zagrożenia wybuchem, jeśli taka występuje.